Granata już nie mogę użyć, ale mogę może coś ukraść. O, dziękuję. Będziemy jeść dzisiaj ośmiornicę na śniadanie. W sumie why the fuck not? Ta, ale od razu wam mówię, że te buffy są mech w tej grze. Lepiej po prostu skupić się na ataku. Nie! Tylko nie macki! Właśnie! Jak to było? Doładowanie F2. Co, i to nic nie robi. Chyba, że muszę zostawić to włączone. O, okej, okay, rozumiem. Auto uzdrawianie i auto overdrive, nie ma mowy, bez takich ze mną. Lubię cheatować, ale nie aż tak bardzo. Pójść do dentysty. Poza zasięgiem ataku. Komendy specjalne. No, od czasu do czasu też będzie w walkach można użyć tych komend. Komendy specjalne są dostępne w konkretnych walkach, no właśnie. O tym właśnie powiedziałem! Ciśnij lewo w oknie komendy, aby móc je wybrać. Dobra. Mikser? A, wiem co to, dobra. Czuwanie? Chwila. A nie, możemy uciekać, tylko że... Czego ten? Pewnie tamta komenda to na 100%, że uciekniemy. Tak więc no to... To? No dobra, komenda specjalna, ale... Mam czuwać cały czas? Fuck. Dobra. Przepana, dostanie pan teraz w łeb. Granatem pod wodą. Nie stoi się plecami do panny. I do kolesia z mieczem. Hell yeah, super! Dobra, i... Komenda specjalna, i gdzie to kurde jest, moment? Nie? Nie. Tu tylko czuwać chyba mogę. No nieźle. Chwila. A dobra. Przedmiot. Czas się poleczyć trochę. Ten śmierdziel nieźle nam zadał obrażeń. Ta, masz za karę do konta. Bardzo się cieszę, że z tobą współpracuję, dziewczyno. Najbardziej podoba mi się twoje imię. Znaki zapytania. Kleszcze. O! Teraz możemy coś zrobić? Let's go! No i tak, i w tej grze też... Chyba jeżeli twój przeciwnik jest odwrócony do ciebie, to możemy zadać więcej obrażeń. Chociaż... Nie, bo raczej te kleszcze nie będą zbyt często się pojawiały. Chyba wcale nawet. Ha! Będzie dziś ośmiornica na śniadanie. Owoce morza, kurde! Dobra, jedyne co chyba mogę zrobić nią, to... atakować. O kurde, nieźle. Nie! Nie macki! Ona jest moja! Potrafi wstrzymać oddech na bardzo długi czas pod wodą. Nawet nie potrzebuje butli z tlenem.
i git. Wszystko jest w porządku. Jej! Mogę dalej levelować. Chociaż szczerze mówiąc sam nie wiem jak to zrobię. Na razie będę tak regularnie levelował. Ale nie wiem, jeżeli to będzie zajmowało zbyt długo czasu, to myślę nad tym, żeby co sesję albo co lokację zbierać expa i levelować poza ekranem, no nie w sensie, że nie będę nagrywał tego całego levelowania, bo myślę, że to nie będzie zbytnio ciekawe do oglądania. Tym bardziej, jeżeli będzie więcej tych levelów i więcej postaci, ponieważ będzie więcej postaci. Oczywiście, że będzie. I przy okazji sam nie wiem po co tutaj ta strzałka jest, która nam pokazuje gdzie mamy iść. Gra w sumie jest dość liniowa w porównaniu z innymi finalami. Oczywiście nie tak liniowa jak 13. Ale hej. Też jest dużo ludzi, którzy uważają, że 10 nie jest wcale dobra. Ja mam im to do powiedzenia. Zamknąć gęby. I tyle. No nie no. W sumie to rozumiem, dlaczego ludzie by uważali 10 za taki mech final. Kurde. Ale nie wiem. Jeżeli wy jeszcze nigdy nie graliście w tą grę, to... Nie wiem, może wyrobicie sobie potem o niej zdanie jakieś, jak zobaczycie tego więcej. Hell yeah! Ale ja szczerze wam powiem, że 10 jest jednym z najlepszych finali, jakie są. Oczywiście ma swoje problemy i tak dalej. Ja też gadam po waszemu. Czy mi się zdaje, czy deszcz pada? Alla Akbar. Kurde, deszcz pada. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć. Ty śpisz na zewnątrz. Na tym miękkim, twardym... Na tej miękkiej, twardej burcie. Kurde, cicho tam! Przestań padać! Zobacz, tyle tutaj żelaza jest! Przestań wybrzydzać! Au! Oh my god! Pyszne tekstury! Do tego w HD! On je jak Songo. Szybko, daj wodę, po czym wyrzucę go za burtę. Proszę bardzo. Te tekstury są za dobre, nie mogłem się powstrzymać, by się nimi napchać. It's 'cause you eat too fast. Właśnie tak główne postacie w shonenach jedzą, więc cicho. Ja pierdzielę, ten deszcz nie miał kiedy padać. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Zjemcie. Znaki zapytania. Riku? A nie. Okłamywałaś mnie przez ten cały czas. A może po nich nie mu Riku oznacza odwal się. Właśnie. Już myślałem, że się pierdzielnęli w tłumaczeniu, ale dobra. Who are you guys anyway? We're all bad. Can't you tell? Nie. Wait, you're not an Albed hater, are you? Jeżeli atakujecie bezbronnych eksplozjami, to... Zanarkand, I'm a blitzball player. Star player of the Zanarkand Abes. Did you hit your head or something? Nie. You guys hit me? Właśnie, hipokryci. Oh, right. Do you remember anything before that? Pamiętam, że mam bardzo fajne spodnie. Cicho, deszcz!
So I told her everything there was to tell about Zanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started... Co? Coś chyba nie tak poszło. Did I say something funny? Twoja twarz zmieniła liczbę poligonów. Więc to jest śmieszne. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? Czyli wy też tu macie superinteligentnego napierdalacza. Because of Sin's toxin. Yeah. Do tego jeszcze cię truje. Sure? Yeah, there is no Zanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. 1000 lat temu, co? Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Zanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Widzisz moją koszulkę? Jest zarąbista. Ale tak, to będzie trochę dziwaczne, że tak powiem. 1000 lat temu. Jak ten czas szybko płynie, nie jak z bicza strzelił. You said you play blitzball? Tak. Aha. To jest futbol, tylko że pod wodą. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. Berek, gonisz. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Zanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. To jest ten jebolec. My Zanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? Chrono Trigger przy tym wymienka. Zjebałeś! Fikołkami nic nie zrobicie. Napierdalacz! I to by było na tyle. Szkoda, że wcześniej nie mogłem wpaść na pomysł po prostu odpłynięcia stąd. Kolejny, tym razem wodny odbyt mnie wchłonął. Tak, zapisz. Mimo tego, że to zrobiłem przed chwilą. Tak jak powiedziałem, uwielbiam zapisywać co 3 sekundy. O kurde. Teraz gra się zaczyna na 100%. Ja pierdzielę, przejrzysta woda. Zarąbiste wyspy, ciepło. O mój Jezu. Idealne miejsce na wakacje. I ogólnie do życia. Au! To piłka lekarska, złamałeś mi kark. Wieśniacy.
football! Yeah! Hey, you okay? Palą ci się włosy! Masz! Kurde, mój cel nie jest zbyt dobry. A nie, to takie masz, okej. Wykorzystamy go! Fuck you boys, idę stąd. Gdzieś tutaj będą chyba skrzynki. Naprawdę szkoduję, że w tej grze nie można kamerą obracać, bo czasami widoki, właściwie ogólnie widoki w tej grze są zarąbiste. W sumie nawet ten, nawet jak ludzie tworzyli tą grę, tego finala, tak chcieli, żeby ludzie się zatrzymali i popodziwiali trochę te widoki. Tylko właśnie problemem jest to, że nie można kamery ruszyć w żaden sposób. Tak więc no, zaraz tam do was dojdę, tylko pozwólcie, że waszą wyspę obrobię. Co tam macie dobrego do zaoferowania? W sumie fuck this, idę stąd. Albo nie. Dobra, nie ma co. Myślałem, że mogę tam popłynąć. Never fear, Tidus is here. Ale kurde, muszę przyznać, że to miejsce to jest wymarzony spot do wakacji. Ta plaża, ta woda. Johnny Bravo, rudy. Nie, nie bijcie mnie, już mnie bili do tej pory. Hiya. Hej. Try that move one more time. To idź po piłkę. Finally, things were starting to look up. Ała, znowu mój kark się połamał drugi raz. Ja też umiem tak piłki kopać. Gorzej z celem. W podstawówce komuś nos zbiłem w ten sposób. Trochę krew poleciała. What team you say again? I meant forget that. I got to close. Reksio szaleje. My head's all foggy like. So nie szalej, Reksiu, co? Or even where I came from. Reksio przyszedł powiedzieć cześć wszystkim. But you're still alive. Praise be to Yevon. Kamehameha. Zbieracie smocze kule? Jedną właśnie wykopaliśmy chyba. Coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry? Ja pierdzielę, przed chwilą wpierdzieliłeś tekstury, całą miskę tekstur. Bardzo bym chciał, żeby kapitan Waka, co siusiaka nie ma, był ze mnie dumny na tegorocznym turnieju. Hej, przyznam ci się do czegoś. Nie jesteśmy najlepszymi blitzierami na śpirze. Co to jest śpira? Gościu, ten strzał był imponujący. Chciałbym umieć tak strzelać. Chciałem przeczytać umrzeć. Wow. Masz fajną koordynację ruchów. Muszę przestać zamykać oczy w chwili, gdy piłka opada. Kurde, potrafię nieźle główkować piłkę, tylko dzisiaj mam zły dzień, wiesz? Mają aż 4 smocze kule, plus tą jedną, którą wybiłem. Ej. Kurde. Ta piłka przez moje tekstury przelatuje, to nie jest fair. Co, Reksiu, chcesz iść? Chwila, moment, Reksiu coś chce. Tak więc no, ZW! No i wróciłem. Jeszcze dodam, że za oknem jakiś motor jedzie czy coś, akurat wtedy, kiedy włączyłem nagrywanie. Tak czy siak. Tuż jest pewna rzecz, którą znalazłem tutaj w menu. Zmień parametry. Mamy kolejne cheaty. Zdobądź wszystkie przedmioty, odblokuj wszystkie zdolności. Maksimum glutów. Ale wiecie co? Tym nie będziemy się bawić, ponieważ będę legitymacyjnie... Nie, nie wychodź z gry. Będę legitymacyjnie ją przechodził.
Bez żadnych cheatów. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. W sumie u nas jest też podobnie. Sin came and destroyed the machina cities, and Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. W sumie sin po angielsku oznacza grzech. We gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Skrzynka. We must always repent for our sins. That's important. Tyle, że to nie wy te całe grzechy wykonaliście. Ale masz wielką paszczę. I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Zawsze jest lepiej, jak znajdziesz jakiegoś wyrachowanego kolesia, który powie ci co i jak, mimo tego, że wygląda jakby jarał marychę. Dobra, gdzie ta skrzynka była? Tu chyba. Tak, tutaj. Pamiętam. Reksio idzie. Herb Luny. Co to kurde jest? Cześć, Ryksiu. Ale jesteś mokry. Deszczyk pada? Chyba pada. Ktoś taki mały, fajny pisiek. Czysta dupa? Czysta, chyba. No, czysta. Kurde, ten Reks czasem jak zrobi soczystą kupę, to trzeba mu normalnie chusteczkami wycierać dupę. No. Nie, Reksiu, tak jak wczoraj. Cała zabrudzona była i kto musiał wycierać? Ja! A kto inny? Śmierdzielu jeden, no. Taki stary chłopik, kto... Komu by takiemu, kurde, dupę wycierać? Chyba jaja sobie robisz, nie? Tak więc no. Spadaj, bo tu leć playa nagrywam. Tak więc no. Herb Luny, co to kurde jest? O, w drużynie już on jest, dobra. Status, zobaczmy. Zdolności. Atak oślepiający. I też następne pół. 15, czyli będzie też szybko levelował razem z nami. Przedmioty. Ekwipunek? Mała tarcza oficjalna. Ej, kurde, ale co to ten herb jest? Ekwipunek? Gdzie jest, kurde, przedmioty, zdolności, ferwor? Nie możemy ekwipunku im jeszcze zmieniać. Okej, dobra. Kurde, szkoda, że te wszystkie opcje dopiero będą się włączać potem. Co to ten, kurde, za herb jest? Nieważne. Jakiś luny, kurde. Luna Game. Spierdzielam! Reksiu! Puściłeś bąka, czy mi się wydaje? Jak, kurde, tyłek ci nie trzeba wycierać, to jeszcze, kurde, niewdzięczniku bąki puszczasz. No błagam. Śmierdziel. Cześć, Waka. O kurde, ta muzyka też jest zarąbista. Użyłem ją w jednym z update'owych filmów. Nawet. Czy nie? Może nie tą, inną. Jeszcze inna przychodzi mi na myśl. Ale kurde, trzeba przyznać, wszystko takie kolorowe i fajne jest.
No co, woda! Jesteś Berek. Na bombę. What's the big idea? Dobra, nie będę eksplorował, pójdę po prostu przed siebie walić to. Też z drugiej strony chciałbym zdobyć przedmioty, o których myślę, bo boję się, że je pominę. O fuck! Oko! Przepana! Pirania! Mi to wygląda na śledzia! No i przy okazji łaka atakuje piłką. Czy to nie jest niebezpieczne? No ale git! Tak więc no, skoro on jest w naszej drużynie, to mogę coś może o nim powiedzieć, nie? Chociaż mimo tego, że tutoriale zrobią to za mną, za mnie. Dobra, on raczej jest taki bardziej celnościowy i skupia się na status problemach, na przykład ten, jak on się nazywa po polsku, zdolności? Atak oślepiający, czyli oślepia przeciwnika na 3 tury. On raczej tym się ten specjalizuje, no i przy okazji może pieprznąć przeciwników, którzy latają, ponieważ no, zwykle ci przeciwnicy mają duże uniki, a że łaka ma jeszcze ataki z dystansu, no nie, to po prostu może ich pieprznąć tak jak trzeba, zwykłymi atakami. Bo na przykład Tidus by ich nie dosięgnął tym całym nożem do masła. Yeah! Tak to ja! I za jedwabiście. Ale tak jak powiedziałem, z dobrą, bardzo, bardzo długą sesją grindingową można zrobić tak, że wszystkie postacie będą jednakowe. O fuck! Skrzynka! Możecie spieprzać? Paszą won! Ty też! Jestem tak zajebisty, że ubiłem dwie ryby naraz. Zaraz, nikt levela nie zdobył? A, 5, dobra. Nieważne. Bierz to. Antidotum, dobra. To przy okazji powiem, że leczy truciznę. W sumie w RPGach zawsze przedmioty od leczenia trucizny nazywają się antidotum. Albo dispoison. Pudło! Jak taka pirania może kogoś nie trafić pod wodą? Na serio. Tak więc no, na razie walki będą ograniczać się tylko do atak i tyle. W sumie... można też powiedzieć to o reszcie walkach w tej grze. Atak i tyle. Nie podoba mi się ten śmiech. Ratujcie, gwałci! Puść mnie! Już przestał. A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge. I'm sure someone there will recognize you. W sumie nie mogę wciąż się przyzwyczaić do tych ich nowych twarzy. It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Mam taki trochę sentyment do tych na PS2. To nie to, że te nowe są jakieś słabe czy coś. Po prostu takie trochę inne. Zobaczymy. Jak tam Rex? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. Hell yeah, jesteśmy na lądzie. This is where I was born.
I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years. And we never won a game. Nieźle. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Dziesięć lat i nikogo nie pokonali. Nawet tych dzieci z przedszkola. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. Jesteś uzależniony od gier. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. Nie. If we give it our all, I can walk away happy. Nie. No. If I say what's our goal, you say victory. Pewnie. When you play in a blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? To co, w blitzballu się zwycięża? Nigdy o tym nie pomyślałem. Przestań za mną biegać. Lepiej we mnie wejdź i tyle, tak jak to zwykle bywa w finalach.